Siemano ludzie, witam was w kolejnym odcinku z Gotika 2 Noc Kruka. Dzisiaj pogadamy sobie z tymi... no bandytami no, bo jak inaczej ich mam nazwać. Dobra, zaczniemy sobie od Snafa, bo on tutaj jest chędożonym kucharzyną i wszystko wie. Swoją drogą z Lucyją też później porozmawiamy, dlaczego uciekła z miasta. Hej, ty! Chcesz pić? Czy gadać? Czego potrzebujesz? Chcę i pić, i gadać. Masz coś dobrego do jedzenia? Chcę sprawdzić nowy przepis. Ognisty gulasz w mocnym sosie. Mocny sos? Sos z bardzo mocnego bimbru. Dostałem ten przepis od niejakiego Lu. Zdobądź składniki i przygotuj bimber w laboratorium, a ja zrobię sos. Co ty na to? Ognisty gulasz? Chrupiące, delikatne, pieczone mięso w otoczce z ognistej kapusty. Spokojnie, mam już przygotowane składniki. Pisać się na to czy nie? A może zaakceptuję i może później zrobię. Dobrze, zrobię to. Super, oto przepis. Co wiesz na temat próby zabójstwa? Chodzi o ten zamach na Estebana? Wiesz, skąd wieje wiatr. Oberżysta widzi wszystko, ale nie bierze niczyjej strony. A więc coś wiesz? Tego nie powiedziałem. Wygadałeś się, chłopie. Co byś zrobił na moim miejscu? Zastanowiłbym się, co wiem na temat osoby, która zleciła zabójstwo. Po pierwsze, był to najpewniej jeden z bandytów, czyli jest tutaj w obozie. Po drugie, skoro jest w obozie, to znaczy, że cię obserwuje. Po trzecie, jeśli dojdzie do wniosku, że stoisz po stronie Estebana, to nigdy się nie ujawni. Pytanie brzmi, jakie masz szanse na znalezienie tego człowieka? No skąd mam wiedzieć, do cholery? Nawet nie mam pojęcia, kto to jest. Dlatego właśnie ciebie wypytuję. No to jakie mam szanse na znalezienie tego człowieka? No wszystko się może zdarzyć. Dziękuję. Hej, nie powiedziałem ci nic, czegoś byś wcześniej nie wiedział, jasne? Co? Co ludzie sądzą o Estebanie? O kogo ci dokładnie chodzi? Każda informacja kosztuje. Ile? 10 sztuk złota. Ile? Co mi powiesz o Finie? Dobry kopacz. Ma zmysł do szukania złota. Z tego powodu Esteban go szanuje. Wydaje mi się, że się nawzajem dobrze dogadują. Co Lenar myśli o Estebanie? O ile dobrze wiem, Lenar nie myśli. Nie myśli? W jakim sensie nie myśli, kurde? Ma problemy z mózgiem, tak dalej? Nieważne. Co powiesz o Senianie? Senian jest jednym z ludzi Estebana. Pracuje dla niego już od pewnego czasu. Okej. Co Emilio sądzi o Estebanie? Wydaje mi się, że nie zapaliłby świeczki na jego grobie. Rozumiesz, o czym mówię? Emilio, tak? Co możesz mi powiedzieć o Fisku? Fisk to Fisk. Płaci haracz Estebanowi i oddaje mu część towarów, które dostaje od piratów. Wydaje mi się jednak, że Esteban za bardzo go nie obchodzi. Huno lubi Estebana? A, Huno! Właściwie nic o nim nie wiem. Ta informacja jest za darmo. O, dzięki, hojnyś kuźwa. Co wiesz na temat Pola? Wydaje mi się, że nie przepada za Estebanem. Pracuje dla Huno, więc nie schodzi już do kopalni. A jakie jest twoje zdanie o Estebanie? Kto o nim mówi, szybko kończy martwy. Serio? To czemu ja jeszcze żyję? Dobra, zagadajmy z Lucyją. Co słychać? Słuchaj, jak będziesz głodny, idź do Snafa. A jak chcesz się napić, to rozmawiasz z odpowiednią osobą. Co możesz mi zaproponować? Niestety, nie mamy piwa. Mamy tylko to, co przywieźli paladyni. No cóż,
Przynajmniej do czegoś się przydali. A poza tym mamy mocniejsze trunki pędzone na miejscu. Grog i biały rum. Powinieneś spróbować tego. Dostałam przepis od Samuela. Ten stary pijak wie, jak mieszać trunki. Nie lubisz paladynów, prawda? Tych fanatyków mordujących dla zakonu magów ognia? Nie. Lord Hagen i jego oprychy zajęli miasto. I wszyscy ich teraz słuchają. A to mi się nie spodobało. Nie chciałam czekać, aż przyjdą do Czerwonej Latarni mnie aresztować. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Nic. Nic? Tak po prostu? Nic? Możesz mnie czegoś nauczyć? Oczywiście. Mogę ci pomóc w rozwinięciu zręczności. No, zręczność mi akurat niepotrzebna. Masz coś ciekawego? Chcę się czegoś... Do napitki. Ło, cholera, ale grogu. A, muszę skipowi odnieść grog. No to weźmy 20 flaszek. Tyle ich było, nie? Jeszcze zręczności, ziółka. O, Wietryksa wezmę. A reszta mi się. Chociaż moment. Mezurki mi się mogą potem przydać. Mam mezurki. Kurde, za dużo tych rzeczy. Jedną! Nie, to potrzebuję więcej. Tak, 6 wezmę. Na wszelki wypadek. Będę potrzebował później mezurki, żeby Okoinosa naładować tymi sercami smoków, ale to dużo później. Wyglądasz jak kopacz. Bo jestem kopaczem. Gdy ostatnio byłem w kopalni, tyrałem jak wół. Co się dzieje ze złotem w kopalni? Torus je zbiera i rozprowadza. Nikt nie może zatrzymać tego, co znajdzie. Każdy otrzymuje tylko część złota, by myśliwi i strażnicy też coś mieli. To dobrze. Od czasu wprowadzenia tej zasady mamy mniej zabitych, a kopacze i tak dostają więcej niż ci z zewnątrz. Co wiesz o próbie zabójstwa? Hej, nie mam z tym nic wspólnego! Ta? Dlaczego nie jesteś teraz w kopalni? Byłem tam bardzo długo i pracowałem tak ciężko, że prawie odpadły mi ręce. Potrzebuję kilku dni odpoczynku. Potem wezmę swój kolejny czerwony kamień. O co chodzi z tymi czerwonymi kamieniami? To pomysł Torusa i Estebana. Torus zajmuje się rozprowadzaniem złota, a Esteban organizacją pracy w kopalni. Oczywiście nie chce mu się biegać do Torusa za każdym razem, gdy wysyła kogoś do kopalni. Po to są te czerwone tabliczki. Dzięki nim Torus wpuszcza nas do środka. To coś jak karta wstępu. Aha. Dobra. Cześć. Czego chcesz? To wypytajmy następnego. Gdzie dostanę kilof? Idź do Huno Kowala. Ale posiadanie kilofa wcale nie otworzy ci drogi do kopalni. Jeśli chcesz wejść, musisz najpierw porozmawiać z Estebanem. Do Torusa możesz nawet nie iść. Jeśli nie masz czerwonego kamienia, to cię nie wpuści. Co myślisz o Estebanie? On tu jest szefem. Myślę, że jest w porządku. Porządnych chłopaków zawsze wpuszcza do kopalni. To znaczy takich, którzy mają pojęcie o górnictwie. Znasz się na górnictwie? Jestem najlepszy. Jesteś najlepszy? Dobra, to nauczmy się tam trochę, bo później się to przyda. Co muszę wiedzieć? Trzeba je... Nie... Potrafisz ocenić moje... Pewnie. Robię tu już o... Powiedziałbym, że przeciętnym kop... Aha, przeciętnym, dobra. A co do próby zabójstwa Estebana? Tak? Wiesz, kto stoi za tym wszystkim? Dlaczego chcesz to wiedzieć? Esteban chce go widzieć martwym. O, pracujesz dla szefa. W takim razie powiem ci, co wiem. Po próbie zabójstwa chciałem odebrać swój kilof od kowala Huno. Nie było go tam jednak. No i? On zawsze tam jest. Według mnie to dość podejrzane. Aha, więc Huno nie było na tym miejscu, gdzie on zawsze jest. Dobrze rozumiem?
No, to będzie trzeba z tym Kowalem pogadać. Właściwie Huno był w jedynce i tak dalej, jeszcze go pamiętam. Czołem. Czołem! Jestem Lenar. Witaj w obozie Kopacza. Kopacza? Myślałem, że to obozowisko bandytów. Jasne, ale bandyci też zajmują się tu kopaniem. Nauczysz mnie wydobyć... Jasne, ale wtedy... Właśnie o to chodzi. Dobra, ale powinni... Cóż... Najlepiej... Dobra, dobra, to jest nieważne. Nieważne kwestie, dobra. A co do próby zabójstwa Estebana? Tak? Wiesz, kto stoi za próbą zabójstwa? Oczywiście. To na pewno sprawka Emilia. Jak szalony biegał do kopalni i rył tam niczym kryt. Ale od czasu próby zabójstwa siedzi na ławce i wcale się z niej nie rusza. To jasne. Aby wejść do kopalni, musi mieć czerwony kamień Estebana. Ale pewnie już nie śmie spojrzeć mu prosto w oczy. Ale dlaczego Emilio życzyłby śmierci Estebanowi? A skąd mam to wiedzieć? Może ma koleżkę, który chciałby zająć miejsce Estebana? Tak, to miałoby sens. Okej. A tu mamy starego znajomego Fortuno. Czarna chmura nad domem. On nadchodzi. Krwią. Przyzywałem go. On, który mnie obserwuje. Och nie, odejdź, zostaw mnie. Dobrze się czujesz? Zielony. Zielony nowicjusz. Nie mogę go znaleźć. Masz, weź to bagienne ziele. I co dalej? Nie zielony ani nie silny. Nie zielony, nie silny. Jak mogę ci pomóc? Zielony. Zielony nowicjusz pomaga nowicjuszowi. Co to za dyrdy mały? Jakaś paplanina, kurde, która nie ma sensu. Dobra. To jest jego skrzynia, ale nie wiem, czy się na mnie nie rzuci, jak zacznę tam przy niej szperać. To wolę teraz tam nie grzebać. Dobra, zajdźmy do Huno. Co też nam powie? Od razu widać, że znasz się na swoim fachu. Już to kiedyś słyszałem. Przynosisz stal? Stal? Nie, chyba mnie z kimś pomyliłeś. Wyglądasz znajomo. Spotkaliśmy się wcześniej? Oczywiście. Oczywiście, w starym obozie. W starym obozie, racja. To ty jesteś tym wścibskim gościem. Myślałem, że nie żyjesz. Cóż, wszyscy tak sądzili. Kto jeszcze przeżył? Paru ludzi. Niektórzy uciekli z krukiem, tak jak ja. Wielu zginęło w obozie. Okej. Opowiedz mi o ucieczce. Kiedy przestała istnieć bariera, zapanował chaos. Niektórzy się ukryli, inni uciekli, a wszystko zostało splądrowane. Co zrobiłeś? Próbowałem uciec z obozu, gdy nagle zrobiło się strasznie jasno i poczułem straszliwy ból. Trafił mnie cholerny piorun. Ciągle mi się zdaje, że go słyszę. Później dowiedziałem się, że znalazł mnie Torus i zabrał ze sobą. Potrzebuję lepszej zbroi. Cóż, możesz ją mieć. To, że jest taka droga, to wina Estebana. Ten parszywy pies ściąga haracz z każdej sprzedanej przeze mnie zbroi. Co on wie o... 200? Ile ja mam na stanie? Chyba ze 3 koła. Mam rację? Akurat 3 koła. Pokaż mi co... Bryłki rudy, oczywiście, że biorę. On myśli, że to takie łatwe. Kilow mam. Mam kilof, nie? Nie wiem, ty mi powiesz. Znowu trzeba przeskoczyć przez te wszystkie rzeczy. Tak, mam kilof, dobra. A tych zbroi słabszych trzeba się pozbyć. To mi się nie przyda. Zbroja wodnego kręgu. W sumie chyba też się nie przyda, ale jeszcze zostawię. Tak na wszelki wypadek. Pierścień siły. A wezmę go sobie. A co do próby zabójstwa Estebana? Czego ode mnie chcesz? Szukam osoby, która zleciła zabójstwo. I przyszedłeś z tym do mnie? Myślałem, że możesz coś wiedzieć na ten temat. Ale nie wiem. Na pewno nie wiesz?
Słyszałem trochę ciekawych rzeczy na twój temat. He? Podobno w momencie zamachu nie było cię na stanowisku. Tak? Nic więcej. A teraz słuchaj. Zabieraj stąd swój tyłek, zanim przestanę nad sobą panować. O, kurde. Jak się odgraża. Kogo tu jeszcze mogę spytać? Wszystko jest możliwe. Może Fiska? To żadna tajemnica. Ale chyba nic mi nie powie ciekawego. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Słuchaj uważnie. Chcę, żeby coś z tym zrobić. Jasne? Mam własne problemy. Sam jestem poszkodowany. Jak to? Słono, zapłaciłem za moją ostatnią przesyłkę. Ale nigdy do mnie nie dotarła. Jakaś świnia ją zabrała. Ktoś mi ją ukradł. I to jeden z naszych. Co to za przesyłka? Paczka pełna wytrychów. Miała zostać odebrana od piratów. Ale przechwycił ją gość imieniem Juan. A tyle złota za nią dałem. Ten sukinsyn ukrywa się gdzieś na bagnie. Ten gość pokaż chyba... mi swoje towary. Ten gość chyba już jest martwy. Ale nie mówi nic naprzód. Ale chyba jest martwy. Nic się nie zmieni. Kurde, z kim by tu jeszcze pogadać? Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Z banditem, kurde. Emilio. Jeszcze raz. Lenar powiedział mi o tobie kilka ciekawych rzeczy. Lenar? Ten gość to idiota. Na pewno to zauważyłeś. Powiedział, że nie byłeś w kopalni od czasu próby zabójstwa. Nic nie wiem. Zmówiłeś się z Senianem, tak? Jesteście w zmowie z Estebanem. Słyszałem, o czym gadaliście. Esteban ma nas gdzieś. Dlaczego mam ufać jego ludziom? Zostaw mnie w spokoju. Nic więcej nie powiesz? Hej. A ty, Bezzi, co tu za moonwalk robisz? Już z nim rozmawiałem. Wspominał coś o próbie zabójstwa? Mam się dowiedzieć, kto za tym stoi. Wiesz coś o tej sprawie? Niewiele więcej niż ty. Sam szukam tego człowieka, ale najbardziej interesujące jest to. Zamieniam się w słuch. Chcę, żebyś dobrze wykonał swoje zadanie. Masz znaleźć zdrajcę, a gdy go znajdziesz, zabij go. Dla mnie nagroda przypadnie mnie. Nie zapominaj, że mam list gończy na ciebie. Rób swoje i spraw się dobrze. Wiesz, co się stanie w przeciwnym wypadku? A nie chcesz dostać po mordzie? Nie ma mowy. Do czego mógłbyś mi się przydać? Hej, chłopaki, patrzcie, kogo tu mamy. Jak mnie... No, na szczęście reszta się na mnie nie rzuciła. No. To ten, tego... Jakoś nigdy sobie, kurde, nie zawracałem głowy szukaniem tego gościa, który chciał Estebana zabić. Po prostu zazwyczaj rozwalałem tych dwóch ochroniarzy i jego samego. Ale tym razem jestem ciut za słaby. A więc... A ten tu? Nie wiem, ty mi powiedz. Nie budź go! Co? Dla swojego dobra trzymaj się z daleka od Skinnera. Ten koleś jest nieprzewidywalny. Niedawno zabił gościa, który go obudził. Niech śpi. Tak będzie najlepiej dla nas wszystkich. Jesteś kopaczem? To przez te spodnie? Nie, noszę je, bo są wygodne. Gotuję gulasz. Masz, spróbuj, nabierzesz sił. Trzeba zawsze ćwiczyć, żeby nabrać sił. Na zewnątrz czyha wiele niebezpieczeństw. Jeśli chcesz, mogę ci pomóc nabrać sił. W sumie przydałoby się trochę więcej siły. I chyba tak zrobię. Tylko moment, bo nie wiem, czy mi się później to nie zbuguje. Mówię, to ognia to nie. O, tu jeszcze mogę mieć premię do siły. Nice. W końcu to była jego decyzja.
Kurde, ale... Dobra. Chcę być... A, nie, moment. Nie, daruję sobie to teraz, bo jak będę miał szponbeliara, to muszę mieć na mistrzu. A do tego będę potrzebował więcej punktów nauki. Tak więc na razie spasuję. Dobra, tu jest mój miecz. Może by tak spróbować z tym skinnerem? Chociaż czarno to widzę. Nic się nie zmieni. Po co mnie obudziłeś? Założę się, że... Nie, ja odpowiadaj. Za późno na wymówki. Masz teraz dwie możliwości. Walczyć ze mną i moją Betty. Albo spróbować ucieczki. Ja na twoim miejscu próbowałbym uciekać. Jakiś hardy? Nie potrafisz walczyć. O, w mordę! Ale mi sprzedał cios. Dobra, tego się nie spodziewałem. Mówiąc szczerze. No, nie umiał walczyć, ale kurde, pierdyknięcie miał dosyć mocne. Dobra. Jeszcze jeden save. To jest jego skrzynka, tak? O, miał złoto, dobra. Złota nigdy za mało. Czy moment, się mówi raczej złota nigdy za wiele. Czy jakoś tak, dobra. Mniejsza o to. No, to następnym razem se pogadamy z tym, co tam stoi. Ale już zapewne wiecie, kto to jest. No i później, nie wiem, spróbuję jakoś rozwiązać tą... No, tego questa z tą próbą zabójstwa Estebana i tak dalej. No, także... Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, dajcie suba. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!